Prawo Boże podstawą sądu Bożego. Jakuba, rozdział 2, werset 12. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Zasiadł sąd i otworzono księgi, świadczy Biblia. Jedynym kryterium sądu Bożego będzie prawo Boże, streszczające się w dwóch przykazaniach miłości, do Boga i bliźniego. O co cię, bracie, siostro, Bóg sędzia zapyta na sądzie Bożym? Zapyta cię Bóg sędzia, czy twoim jedynym Bogiem jest Jahwe? Czy ponad Boga nie cenisz więcej dóbr świata stworzenia? Czy święciłeś imię Pańskie? Czy nie kłaniałeś się podobiznom Stwórcy? Czy święciłeś siódmy dzień tygodnia, sobotę upamiętniającą Stworzyciela? Zapyta cię, siostro i bracie kochany, o twoją postawę wobec pragnących, łaknących, chorych, przychodniów, więźniów. Liczy się jedynie pełna miłości twoja postawa wobec Boga i bliźnich. Rozważ to, siostro i bracie, w swoim sercu swoim i zachowaj dekalog w całości. Wyznajmy grzechy swoje Bogu, Bogu miłości wszechmogącemu. Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam, wymarzy je ze swej pamięci. Błagajmy Boga szczerze, Boże, przebacz nam nasze grzechy. Okryj nas sprawiedliwością swoją i przyjmij do siebie na wieczność. Amen.